bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki i rozmawiamy z Panią Sekretarz Jolantą Damasiewicz, która tutaj jest już na tym stanowisku prawie pół roku. No i będziemy niestety rozmawiali troszeczkę o przykrych sprawach, ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie nam dobrze. Witam Panią Jolantą, witam Pani Sekretarz. Dzień dobry. Przywiodła mnie tu myśl rankingowa, ponieważ jak Pani zauważyła w tygodniku Co Słychać, ukazał się ranking gimnazjów, wcześniej był ranking szkół podstawowych i prawdę mówiąc, szkoły gminne nie stoją zbyt wysoko. Trochę lepiej podstawówki, ale gimnazjum to już, tak jak rozmawiałem z jednym dyrektorem, samo dno. Ale wszyscy mają nadzieję, że się od tego dna odbiją. Pani sekretarz, jak Pani przyszła tutaj, jak się Pani w ogóle czuje? Pod Mińskiem. Mińsko i w gminie Mińsk Mazowiecki. Pan, przede wszystkim to chciałam zaprotestować o tym samym dnie. No to nie jest tak. To tylko cytat z dyrektora. Być może, natomiast to też nie jest tak. Rzeczywiście, no, w tych wynikach wychodzi, że gmina Mińsk Mazowiecki jest ostatnia, że wyniki naszych gimnazjów lokują nas niestety na ostatnim miejscu w powiecie. Natomiast no, poszczególne szkoły nie są ostatnie. Ale ta trójka jest, tak, no oczywiście tutaj trzeba rzeczywiście zaprotestować, ponieważ Zamienie i Stara Niedziałka lokują się troszeczkę wyżej. Więc proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jak się Pani czuje w Mińsku Mazowieckim, bo wiadomo wszystko, proszę Państwa, Pani Jolanta przyszła tutaj do nas z Halinowa, mieszka w Halinowie, prawda? Tak. To odległość tak na dzisiejsze czasy to niewielka, prawda? To tak jest. 20 kilometrów chyba, prawda? Niecałe. Niecałe nawet. To ile Pani jedzie do pracy? 20 minut. 20 minut, tak? Tak. Ale główną trasą, tak? Tak jest. Główną, naszą warszawską. Tak, tak. Nie jakimiś wspólnymi drogami, nie? 20 minut główną trasą, szybciutko się jedzie, także dojazd jest bardzo dobry. A ogólnie, no... Cóż mogę powiedzieć, no bardzo dobrze się tu czuję. Znalazła się w swojej Pani miejsce jako sekretarz gminy, tak? Oczywiście. Tu brakowało tego sekretarza, tak? No pewnie brakowało, skoro wójt zdecydował się jednak po iluś latach ogłosić konkurs na sekretarza, także myślę, że no z tego to wynikało, prawda? No nie tylko z przepisów, ale także z pewnego braku odczuwalnego. Także już no, po pół roku mogę powiedzieć, że się na tym stanowisku już odnalazłam, że praca samorządowa, wiadomo, nie jest mi obca i te problemy, które się tu pojawiają. Także, no, to wiemy, tak, prawda? Tak. Ja, jak Pani pamięta, kiedy przecież już od 18 lat mamy tygodnik Co Słychać, przeżyłem paru, to znaczy wójtów i burmistrzów, bo wtedy właśnie się tworzył Halinów jako jednostka miejska. I jak Pani pamięta, również Pani kibicowałem, bo zauważyłem, że Pani jest aktywną radną, przecież to były te czasy. Chociaż nie widziałem za bardzo, i tu się przyznaje Pani na stanowisku burmistrza, ale jak się potem okazało, wszystko było w porządku. Ale wiadomo, samorządy to tylko samorządy, a władza na pstrym koniu jeździ i zdarzyło się to, zdarzyło. Dzisiaj nie będziemy roztrząsać, co się zdarzyło w Halinowie. Dzisiaj poświęcimy się gminie Mińsk Mazowiecki. Przejdźmy, Pani Sekretarz, wobec tego do szkół, do oświaty. Co Pani na dzisiaj wie oprócz tego rankingu? Gdyby tego rankingu nie było, co Pani o oświacie może powiedzieć gminnej? Czy tych szkół jest za dużo? Bo ja też w tym kontekście pytam, bo to jest ewenement na skalę powiatu. Tyle szkół, co ma gmina Mińsk Mazowiecki, no powiedzmy sobie, że to zasługa, czy w cudzysłowie, czy bez cudzysłowia, poprzedniego wójta, pana Dąbrowskiego, który rozbudowywał tę oświatę. Jak Pani postrzega tę oświatę? To znaczy tak, no, gmina Mińsk Mazowiecki ma swoją specyfikę. Jest taką gminą obwarzankową, jak to się mówi. Tak. Czyli jest tak, że no, trudno zlokalizować powiedzmy jedną czy dwie szkoły, kiedy ma się teren dosyć rozległy. No tak. Ponad, tu nie ma ceny. Tak, 111 km kwadratowych, więc to są, to są jednak jest odległość, więc zlokalizowanie jednej szkoły to jest czasami zbyt mało, żeby dzieci miały jakiś sensowny dojazd, prawda, do szkoły. No gdyby to były na przykład 100 jadła, to trzeba by było z Janowa przez Mińsk dowozić Zamień do Zamienia, tak samo, prawda? No właśnie. Nie można jakby ominąć tego Mińska, tak? No niestety, dlatego tutaj po prostu ta specyfika, podejrzewam, żeby mogła no, kiedyś tak ustawienie takiej siatki szkół. Czyli ta polityka nie była aż taka zła, czy nie do rozwiązania innego, tak?
Być może tak, być może można było pewne rzeczy jakieś zrobić inaczej, ale mamy pewien stan zastany. Mamy bardzo dobre zrobione budynki oświatowe. Tak, które to się fajnie. Tu, gdzie się pojedzie, tam jest naprawdę przyjemnie. Które mają naprawdę pod względem wyposażenia także dobry poziom, także no, tym się możemy pochwalić. No, rzeczywiście. Każda szkoła ma jakąś salę gimnastyczną przecież, prawda? No oczywiście, mają boiska, prawda? No i teraz sporo tych boisk też nowych się zrobiło, także można powiedzieć, że zaplecze sportowe też jest na wysokim poziomie. No i mamy pewien stan, jaki mamy, prawda? No, i co ciekawe, jeszcze tylko przerwę, uczniów tam nie brakuje przecież, prawda? Nie brakuje, natomiast też no, nie jest tak, żeby ich bardzo przybywało, prawda? Tam. Też no, nie widać jakiegoś takiego progresu. Można powiedzieć, że jest jakaś tam stabilizacja. Chociaż proces osiedleńczy trwa w Podmińskiem, prawda? I to są młodzi ludzie zazwyczaj tutaj wracają. Tak. Natomiast no, często też obserwujemy, że właśnie ci ludzie, którzy też często się sprowadzają, ich jednak ciągnie do tych szkół miejskich, prawda? No, na ten temat też będziemy mówili, jak to jest ze szkołami podstawowymi, których absolwenci idą do macierzanki na przykład. A nie zostają tutaj. I nie tylko, na Piękno na przykład. Także no to mówią macierzance. Tak się popularnie nasza Piękna nazywa. Właśnie, czyli... Czyli to budowlanki. No jest kilka szkół, do których... Tak, do których idą. Już na poziomie gimnazjum, nie mówiąc o szkole średniej, prawda, bo szkoła średnia to normalne, prawda? Tak. Zanim przejdziemy do tych wyników, jeszcze zapytam o jedną rzecz. Czy, kiedy Pani przyszła, czy miała Pani jakieś postulaty w stosunku do wójta Piechowskiego, jeśli chodzi o oświatę? No bo Pani to przyjęła, prawda, i tak dalej. Czy Pani coś zbulwersowało w ogóle w tej oświacie? Jeżeli chodzi o zbulwersowanie, to nie. Tak absolutnie takiego stanu emocjonalnego nie było. Nie, absolutnie tak nie mogę powiedzieć, bo tak jak powiedziałam, no, tutaj w tych szkołach naprawdę dużo się dzieje w stosunku do dzieci, do rodziców, no bo jest dużo takich zajęć, które w innych szkołach się nie spotyka, prawda? Mają opiekę dentystyczną dzieci. Są też... Co władze gminy podkreślają prawie na każdej sesji. Tak, no i bardzo słusznie uważam, bo to rzeczywiście jest ewenement w dzisiejszej oświacie. Także są też zajęcia basenowe organizowane przez gminę. Są zrobione place zarówno kiepsiane. Te placówki są dobre i dosyć dostępne, bo są w miarę blisko miejsca zamieszkania. Tak. Także trudno... Też są przecież stołówki szkolne, prawda? Tak. W każdej szkole ma dziecko możliwość jedzenia obiadu. Czyli Pani jakby... Poglądając na to, prawda, jako obca, tak. Przyjrzała się temu, jest dobrze, tak? Jest na czym pracować. Jest na czym pracować, tak? Tak. Ale jak widać, wyniki nie są najlepsze. Wiem, że, bo tak mi Pani zdradziła w rozmowie telefonicznej, że Pani w czwartek, tak, spotka się z dyrektorami szkół i będziecie opracowywać jakieś strategie. No ja użyję tego dna jednak, odbijają się od dna. Może to nie jest tak dokładnie, bo dno jest w sumie nierówne, prawda, w basenach czy gdzieś. I tutaj też mamy podobną sytuację. Co Pani powie tym dyrektorom w czwartek? No cóż, no, wyniki no, nie są dla nas satysfakcjonujące, prawda? No to każdy trochę wstydliwe Pani. No nawet można tak powiedzieć, że stać nas na więcej. Tak, na pewno. Dlatego też no, będę chciała porozmawiać z dyrektorami o tym, jakie działania zamierzają wdrożyć. No, też mieli pewien czas na to, żeby się przyjrzeć, skąd te słabe wyniki wynikają, jakie umiejętności zaniedbali. Tak, jaki brak czego po prostu sprawił, że te wyniki nie są najlepsze. I no, porozmawiamy o tym, co należy zrobić, czy co dyrektorzy zamierzają z tym zrobić, w jaki sposób wdrożyć te plany naprawcze, żeby jednak no, przy tej dostępnej bazie, która jest dobra, te wyniki poprawić. Myślę, że nas na to stać. Nie wiem, czy Pani wie, że jest określenie na Mińsk wiejski. Mińsk miejski jest i Mińsk wiejski. Tutaj niektórzy politycy określają taką nazwę, bo nie chcą mieszkać w gminie Mińsk Mazowiecki, tylko w Mińsku wiejski. Co nawet jest fajne i trochę śmieszne, no ale załóżmy, no ja podzielam, ja też mieszkam w Mińsku wiejskim, jakby nie było, w obszarze 50 metrów od granicy, ale mieszkam. Chciałoby się, żeby Mińsk wiejski nie był gorszy od Mińska miejskiego, no ale niestety mamy taką sytuację, jak właśnie jeden z dyrektorów mówił, że od niego pięcioro najlepszych uczniów poszło na Piękno. Czy zakupić jakieś kagańce dla tych uczniów, żeby ich zatrzymać na wsi, czy co zrobicie? Daleko od tego jesteśmy. Natomiast tutaj jeden z dyrektorów z Huty Miejskiej, pan Piotr Macankę, zaproponował nam realizację takiego programu LIDER,
I myślę, zaproponował to na razie w swojej szkole, a też zaproponowaliśmy go innym dyrektorom. Ten program ma polegać na tym, na taką bardzo staranną opieką nad tymi najzdolniejszymi też uczniami. Motywowanie, tak? Żeby zostali. Także danie im pewnej oferty takiej, która będzie być może lepsza niż te szkoły miejskie będą w stanie zapewnić. Bo mówimy tu taki o indywidualnej opiece nad uczniem zdolnym. Już teraz argument, że tam jest mniej osób w klasie i tak dalej, nie wystarcza, jak widać, prawda? Nie wystarcza. Trzeba dać im, tym dzieciom coś więcej, by przekonać ich, by zostali w tym. Tak, na kogo musimy przekonać? No też musimy przekonać tych zdolnych, bo one też ciągną poziom później. No, fajnie by było, żeby ci niezdolni poszli sobie, prawda, zostali zdolni. No nie myślę, że fajnie, bo po to jest też, żeby zapewnić każdemu odpowiednią edukację. A tak. Niezdolnym i zdolnym także. Także my to wszystkie tak, dzieci nasze są. Nasze, tak. I chcemy im zapewnić jak najlepszą edukację. Tak. Dlatego tutaj ten program LIDER myślę, że ma szansę się tutaj rozpowszechnić w całej naszej gminie. Będzie to polegało, tak jak powiedziano, takiej szczególnej opiece nad tym uczniem zdolnym, zapewnieniu dodatkowych godzin, podręczników. Całkiem za darmo, rozumiem. Tak. Wykorzystując dofinansowanie właśnie z tego lidera. Tak, możliwości gminy, czasami możliwości też szkoły. Także chcemy tutaj zachęcić jednak tych uczniów zdolnych, żeby tutaj zostawali na terenie gminy, a nie uciekali. No ale jak to ma się pani sekretarz do subwencji? Przecież wiadomo, że subwencja nie wystarczy. Macie szkół dużo i tak dalej. Nie są to liczne szkoły, żeby, chociaż mam przykłady, że i w licznych do subwencji trzeba dokładać. Tak. Dokładacie 5 milionów złotych, zdaje się, do szkół rocznie. No dokładamy sporo. No właśnie. Jest to już pewnie około 25% ponad tą subwencję. Także jest to sporo. No nie są to... Czyli do subwencji jeszcze 1/4. Czyli w sumie ta oświata kosztuje was ile rocznie? No w tej chwili, no trudno powiedzieć w całości, jak to będzie. Ale może jakieś liczby pani pamięta? No kilkanaście milionów. No tak. Bo to jest chyba około 15 milionów, jak tak się nie mylę. Tak mi się wydaje, że to będzie gdzieś taki rząd wielkości. I to jest chyba 11 z subwencji, a 4, 12 czy 4 subwencji. Czy prawie 5, bo pamiętam tę dyskusję. Prawda? Tak, także no, jest to spora kwota, natomiast też nie uważamy, że to jest to kwota jakaś niepotrzebna czy zmarnowana, prawda? No bo to są też pieniądze, które idą w jakość kształcenia naszych dzieci. Natomiast chcemy je racjonalnie trochę wykorzystać. A no, w tym rzecz, o co postulował? Przepraszam, świętej pamięci radny, że tak powiem, pan Kosiński. Pozdrawiamy pana Mieczysława, bo mnie się pewne propozycje podobały, bo to były radykalne propozycje, ale chyba niosące jakby nowe wiatry do oświaty gminy. Tak, no nie miałam okazji go niestety poznać. A szkoda. A pewnie szkoda. Ale słyszała pani na pewno. Słyszałam oczywiście, tak. Bardzo dużo. Także no, jest tutaj pewne pole do pewnej racjonalizacji, bo tutaj nie ma co to myśleć, to także jakby chcemy oszczędzać, chcemy te pieniądze też w oświacie racjonalnie właśnie korzystać. Kierunkować jakoś, prawda, bardziej. Tak, tak, i żeby to się nie rozłaziło po wszystkich, prawda, tylko rzeczywiście krzy tam, gdzie potrzeba. Tyle samo dla każdego, tak. Na zasadzie urawniłowki, tylko no, tam... A no właśnie, cały czas czekam na tym. Czy pani karta nauczyciela przeszkadza jako sekretarzowi gminy? No poniekąd tak, no. Ale dyrektorem przeszkadza. Ja sądzę, że nawet nauczycielem powinna przeszkadzać. Ja myślę, że takim bardzo dobrym nauczycielom chcącym coś zmienić pewnie przeszkadza. Bardzo. Uważam, że karta nauczyciela być może ona jest potrzebna, bo to jest też specyficzny zawód nauczyciel, prawda? Tak. Mówią, że powołanie. Nawet urzędnicy samorządowi też mają swoje ustawy, dlatego tutaj ja nie jestem przeciwna jakiejś specyficznej ustawie dla nauczycieli, no ale ona była dobra na 80 lata, natomiast w tej chwili trzeba ją, myślę, zmodyfikować i dopasować do dzisiejszego otoczenia. By nie preferowała nieudaczników oświatowych, tacy też bywają w oświacie, że nie ma gdzie pracy zdobyć, to idzie do szkoły, żeby to tak nie było. No może było tak kiedyś, że ta selekcja była negatywna, może bardziej, natomiast w tej chwili to też się zaczyna zmieniać, bo też te płace nauczycieli trochę się odbiły od tego pewnego poziomu, który był kilka lat temu, więc już zaczyna to być też nie taki zawód, prawda, mało prestiżowy. Inaczej by dyrektor sobie regulował nauczycieli na kontrakcie będących, a inaczej tak. Oczywiście, że tak. No tutaj myślę, że jest sporo punktów, które należałoby tutaj w każdym zmienić, by na pewno pomogły to zracjonalizować tą oświatę, ale no cóż, no, na razie się poruszamy w takim obszarze, jaki jest i nie mamy na to większego wpływu, tak? Wszyscy mają nadzieję, że to się w przyszłości zmieni, mam nadzieję, że tak będzie. A ja mam nadzieję, że pani dzięki walorom swojej kobiecości i perswazji, też bo kobiety potrafią być perswazyjne, to się sam przekonuje na własnym ciele, prawda, mając trzy córki i żonę,
to można się o tym przekonać. W każdym razie myślę, że pani wniesie tutaj takiego... Ja cały czas miałem, nie dokończyłem zdania, ale nie szkodzi. Miałem cały czas wrażenie, że tak jakby do tej pory ta gminna oświata sobie tak pełzała. O, są pieniądze, to tam czasami dyskusja się trafi o tym, że za dużo tej dotacji gminnej, że te subwencje, prawda, nie tak dzielone, ale to i tak na zasadzie, dyrektorzy przyszli raz na rok, pochwalili się swoimi osiągnięciami i to tak sobie szło. Ja myślę, że troszkę tej, może nie aż rewolucji, ale tych zmian radykalnych, ewolucyjnych trzeba dokonać, jak pani myśli, czy... To też wie pan, no myślę, że w jakimś tam zakresie ma pan rację, dlatego że no pewne wyniki... No, świadczą o tym, że... Wspaniają, że jednak tak. musimy coś z tym zrobić, coś prawda? I jednak trzeba poważnego namysłu i zastanowienia i jednak właśnie tą dosyć sporą sumę pieniędzy jednak tak przemodelować, żeby to no, dało też wyniki w postaci jakości edukacji, no bo na to wszyscy czekają, tak? I tego oczekują tutaj od... A co tak jeszcze... Pójdźmy konkretnie. Co pierwsze pani zrobiła dzisiaj z tą światą? Tak po wakacjach, żeby już od 1 września zadziałało. To trudno jest tak bez takiego głębszego zostawienia dyskusji z dyrektorami. No może być tak, wymieniamy wszystkich dyrektorów. To też nie jest do końca wina pewnie dyrektorów, prawda? No, ja mówię tylko, tak. Jakie mogą być myśli na ten temat. No, mogą być takie myśli, natomiast myślę, że to nie aż tak by się daleko nie posunęło tak. W tej rewolucji. Natomiast no, trzeba szczegółowo też przeanalizować problemy każdej szkoły i możliwości tam zaradzenia, a zwłaszcza no, w oparciu o te programy naprawcze, które będą, prawda? No bo tutaj od tego pewne będą rzeczy zależały, na co zwrócić uwagę, na co położyć większy tak. nacisk i gdzie jednak pewne rzeczy trzeba zmienić. No tutaj tak jak powiedzieliśmy, no karta nauczyciela w pewnym zakresie nas ogranicza, tak, prawda? Tak. No natomiast w ramach tego, co mamy, tych przepisów, no musimy niestety jakoś... Tak, bo to nie jest tak, że prywatna szkoła, że można sobie, i to prawda, to też nie jest tak, że jeżeli jest karta nauczyciela, czy ustawa o systemie oświaty, nic nie można zrobić. Tak jest, można. Nie jest, można. Ja też jestem zdania, że można i trzeba. Oczywiście. Moim zdaniem należałoby rzeczywiście ograniczyć jakby migrację uczniów po szkole podstawowej. To jest bardzo ważny problem, bo nawet gdyby teraz dyrektor, to jest bardzo przykre, co ja teraz powiem, ale nawet gdyby dyrektorzy zrobili wartość dodaną, prawda, czyli przyjmują do gimnazjum po podstawówce i tam, prawda, i obliczają, na ile ten uczeń no, wzrosły jego kompetencje, wiadomości i tak dalej, to też będą na minus, ponieważ brak tych 5-6 uczniów, którzy poszli do macierzanki, do budowlanki i tak dalej. No, znaczy nie do budowlanki, bo w budowlance nie ma w gimnazjum, ale do macierzanki czy do salezjanów, tak? Mm. Na przykład, bo salezjanie mają bardzo dobry wynik zresztą. Dlatego też wydaje mi się, że ograniczenie tej migracji byłoby tym pierwszą rzeczą, którą należałoby w gminie zrobić, tak zachęcić te dzieci, żeby im się nie opłacało iść do szkoły do Mińska. No na pewno to będzie trudne, prawda? No bo tak jak pan mówi, że niektórzy walą... Granica nie możemy zakończyć. To jest raz, ale niektórzy wolą mieszkać w Mińsku wielkim, tak niektórzy wolą posłuchać do szkół miejskich. Tak, i no to jest dla nich pewien jakiś tam prestiż, więc no to jest taka duża nasza praca, żeby też przekonać tych naszych... To taki prestiż jest nawet, nie? Skończyłem tak. Piękną, nie? No tak się wydaje, prawda? Że jednak to da jakieś tam lepsze perspektywy. No będziemy się starać, żeby w tych naszych szkołach też były perspektywy dobre, prawda? I żeby ci zdolni uczniowie mieli co robić. Także mam nadzieję, że tutaj taki ten efekt pracy będzie widać. No ja też mam taką nadzieję. Życzę, żeby te pomysły wasze nie odbiły się od dna, a pociągnęły wszystkie szkoły wyżej. I żeby na przyszły rok, jak przyjdę do pani sekretarz, a mam wrażenie, że tak będzie, chociaż co tu powiedzą ci inni kandydaci na, przepraszam, no właśnie. Wójta, ale może będzie tak, że nawet gdyby zmienił się wójt, pani zostanie, czego pani życzę, bo dobry pracownik to jest zawsze dobry pracownik. Nie startuje pani na burmistrza kandydatów? Nie. No i dobrze, jak pani się poświęciła tutaj, to... Ale jak pani zmieni zdanie, to proszę dać mi znać. Dobrze, ale myślę, że na pewno teraz tego zdania nie zmienię. Jeżeli podjęłam jakiegoś zadania, to chcę się z niego wywiązać. Jeżeli komuś dałam słowo, że będę pracować tak. na rzecz tego samorządu, to tego dotrzymam. Dobrze, wójt płaci? Myślę, że dobrze. Ja jestem zadowolona. No to bądźmy zadowoleni i dźwigajmy miejską, wiejską oświatę w górę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. No i życzę sukcesów osobistych, również prywatnych, bo wiadomo, każdej kobiecie i mężczyźnie też, proszę państwa, takie sukcesy są potrzebne. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
A ja, cóż, no będziemy rozmawiać jeszcze z innymi oświatowcami, czy ludźmi zarządzającymi oświatą, by się przekonać, czy ten ranking, czy nasze rankingi mają w ogóle sens, czy warto je robić i co zrobić, żeby powiat miński nie plasował się w średniej Mazowsza trochę wyżej. No w tym roku troszeczkę ta średnia poszła chyba w górę, tak, lekko, tak, także... No jesteśmy coraz wyżej, ale nie tak, żeby być, no, mamy tym, być wyżej. Tym wybitnym, prawda? Warszawy nie prześcigniemy jeszcze. No to znaczy ten przykład Warszawy jest z jednej strony dobry, ale z drugiej nie do końca, dlatego że jak ja obserwowałam przykład Ursynowa, prawda? Tak. To tak, tam jest tak, że... To już Warszawa Zachodnia. Tak, tak, ale gro na przykład ludzi, którzy się tam sprowadzało, tam dużo jest ludzi napływowych, to są ludzie z wyższym wykształceniem, zatrudnieni w dobrych firmach. Do tych dobrych mieszkań, deweloperskich i tak, tak dalej. I oni mają aspiracje, tam dzieci chodzą na zajęcia dodatkowe, na języki. Rodzice przestrzegają tego, żeby dzieci się i dobrze uczyły i przykładały nauki, bo to jest dla nich ważne. Jednak to powoduje, ale w dużej części też te zajęcia dodatkowe, prawda, że jednak te dzieci idą wyżej, te wyniki mają naprawdę dobre, tak, także tak. To też jest... Czyli to jest nasza szkoła, rodzice, środowisko całe, cała otoczka oświatowa, bo to musi wszystko grać. Widzicie Państwo, o oświacie można dużo i namiętnie rozmawiać, bo to jest temat bardzo taki, powiedzmy sobie, dla nas ważny, dla naszych dzieci, wnuków, bo i o wnukach trzeba już pomyśleć. Ale myślę, że drażliwy również, tak jak temat o zdrowiu. Każdy zna się na leczeniu, na świecie też podobno. Wszystkiego dobrego. Spotykamy się przy okazji jeszcze rozmów innych na temat mińskiej oświaty. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.